Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj kolejny filmik o tym, czego pozbywam się ze swojej perfumowej kolekcji. Tak jak już pewnie wiecie z poprzednich filmików, moja kolekcja to jest tak około 50 flakoników, plus minus, zwykle bardziej plus niż minus. No i dzisiaj nadszedł ten czas, kiedy opowiem Wam o tym, co odchodzi z mojej kolekcji do lepszych rąk. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie są to perfumy, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zabawne jest to, że od początku istnienia swojego kanału nie nagrałam jeszcze ani jednego filmu o tym, jakie perfumy kupiłam. No ale jakoś tak wychodzi, że raczej lubię nagrywać filmiki o tym, czego się pozbywam, niż o nowych nabytkach, bo generalnie i tak potem robię filmiki o większości moich nowych nabytków jako osobne filmiki. Zaczynajmy więc od pierwszych perfum, a pierwsze perfumy, których się pozbędę, to będą perfumy od Jill Sander Sun Delight. Kupiłam te perfumy, bo chciałam czegoś podobnego do niedostępnych już Sunny Diane i jedna z widzek poleciła mi, że może te perfumy mi się spodobają. No i one mi się spodobały, używałam je chętnie przez lato, ale tak naprawdę to nie są perfumy, których będę jeszcze jakoś długo używać. To są perfumy lekkie, świeże, owocowo-kwiatowe, ale bardziej kwiatowe. Zwłaszcza czuję tu frangipani. I to są takie perfumy kojarzące się z latem, z plażą, z ciepłą pogodą, z ciepłą aurą, choć nie ma w nich zbyt dużo olejku do opalania, więc tym, którzy chcieliby takie perfumy spróbować, polecam, zwłaszcza, że są szalenie tanie. Ja je kupiłam w cenie około 30 polskich złotych. Pobawiłam się nimi, poużywałam, no i czas posłać je dalej. Mam już na myśli kogoś, kto będzie chciał te perfumy, więc na pewno tej osobie te perfumy oddam. Polecam testy, choć z zastrzeżeniem, że to nie są świetne, genialne perfumy. Raczej taki fajny, miły umilacz czasu, zwłaszcza letniego. Oprócz Sun Delight kupiłam jeszcze jedne perfumy od Jill Sander, czyli perfumy Sensations. I tak one wyglądają po wyjęciu z kartonika. Umówmy się, te perfumy kupiłam dla tego opakowania, bo szalenie mi się spodobało. Poza tym miały one mieć nuty mleczne. I tych nut mlecznych oczekiwałam w tych perfumach, kiedy tak naprawdę to są raczej perfumy świeżo-kwiatowe. I niestety, ale ta nuta świeża w tych perfumach pachnie na mnie bardzo źle i sztucznie. Jest tam trochę kremowości, jest tam trochę czegoś a la mleczność, ale to nie są, to są perfumy bardzo daleko położone od jakichkolwiek nut mlecznych. Raczej jest tam taka świeżość i kremowość. Perfumy same w sobie są bardzo eleganckie i myślę, że spodobają się szerokiej gamie odbiorców czy odbiorczyń, ale niestety nie są dla mnie. Ja te perfumy oddam swojej mamie, bo myślę, że jej się spodobają i ona będzie je chętnie nosić do pracy. No a poza tym bardzo szkoda mi tego opakowania, bo jest sam flakonik jest prześliczny i szkoda, że niestety nie będą to perfumy dla mnie. Kolejne perfumy, których się pozbywam, to perfumy Oxygen Homme od Lanvin, czyli te perfumy. Zrobiłam o nich osobny filmik i nie wiem jeszcze, jak będę wrzucać filmiki, więc być może ten filmik już się pojawił albo dopiero pojawi się na kanale. W każdym razie link do tego odcinka przypnę Wam tutaj. Te perfumy to jest wersja męska. Mam jeszcze wersję damską i tę sobie zostawiam, a wersja męska powędruje do mojego partnera, bo raczej widzę jego w tych perfumach niż siebie. No a jeżeli chcecie takiej dłuższej recenzji, to raz jeszcze zapraszam do linku u góry. Generalnie te perfumy polecam. To są perfumy sympatyczne, które powinny spodobać się sporej części, zwłaszcza panów. I są to takie fajne, przyjemne perfumy na dzień. Kolejne dwa zapachy to jest taki mój mały powrót do przeszłości, bo o tych zapachach już mówiłam i nagrałam o nich filmik na gdzieś na początku roku. Jeżeli chcecie zobaczyć ten filmik, tutaj pokaże się link. Mowa po pierwsze o perfumach Burberry Touch. I
To były perfumy, które pomyślałam, że zostawię sobie na lato, przetestuję latem, bo wydawało mi się, że właśnie w tym czasie mogłyby najlepiej na mnie pachnąć. No i niestety, ale bardzo mocno w lecie wybijała na mnie nuta papryki. Papryka to nie jest specjalnie nuta, którą lubię i też niespecjalnie lubię paprykę jako warzywo. I nosząc te perfumy niemal cały czas czułam kwiaty, ale jeszcze bardziej czułam tę paprykę. I niestety stwierdziłam, że to nie są perfumy dla mnie i pomyślałam, że oddam je komuś. Jakiś czas temu przyjechała do mnie przyjaciółka ze swoim partnerem. No i właśnie moja przyjaciółka przeglądała moją kolekcję, żeby sprawdzić, co mogłoby się jej spodobać, żeby sobie kupić. I perfumy Burberry Touch to były jedne z tych, które jej się spodobały i które uznała za bardzo eleganckie. A ja jej powiedziałam, że to są od teraz jej perfumy i teraz ona cieszy się tym zapachem. Nadal uważam, że są to piękne perfumy, bardzo eleganckie, świetne do pracy, takie trochę dorosłe, wręcz powiedziałabym, perfumy. No ale niestety nie są to perfumy dla mnie, a szkoda, bo generalnie bardzo Wam je polecam. W tym samym odcinku mówiłam o jeszcze jednych perfumach, czyli o perfumach od Kenzo, Le Mont et Beau. I to były kolejne perfumy, do których nie byłam w 100% przekonana i które też nosiłam w trakcie lata, żeby trochę się do tych perfum przekonać i one faktycznie były bardzo dostosowane do letnich temperatur, odświeżające, zimne, świetne na lato, tak po prostu. I wtedy napisała do mnie jedna z widzek, nie wiem czy mogę mówić imię, więc powiedzmy, czy tylko jedna z widzek, i zapytała: Natalia, czy sprzedasz mi te perfumy? Wahałam się jakieś 3 sekundy i powiedziałam: bierz. Więc te perfumy już czekają spakowane. Będę w jeden weekend wrześniowy w Polsce i wtedy te perfumy nadam. Więc są to perfumy fajne, cieszyłam się nimi, ale wiem z drugiej strony, że być może nie używałabym ich tyle, ile bym chciała ich używać. I cieszę się tak naprawdę, że moja widzka do mnie napisała i zaproponowała kupno, bo mam nadzieję, że ona będzie tych perfum używać więcej, że ona się będzie nimi po prostu cieszyć. Dokładnie tutaj mówiłam też o perfumach z takiej niszowej perfumerii czeskiej Sacki. I kupiłam wtedy 2 zapachy, plus jeszcze dostałam tester jednego. Jeden zapach nie znalazł się w ogóle w żadnym filmiku na moim kanale. Za to mówiłam o 2 innych zapachach i jednym z tych zapachów był Touch My Orchids, czyli ten zapach. I ja wtedy mówiłam, że zostawię sobie te perfumy w swojej kolekcji, będę je nosić, choć raczej do innych perfum tej perfumerii nie wrócę. I co się okazało, od tego momentu nie sięgnęłam po te perfumy ani razu. Jeżeli chcecie usłyszeć pełną recenzję tych perfum, to raz jeszcze zapraszam do tego filmiku o perfumach z perfumerii Sacki. A te perfumy powędrują do mojej mamy, bo to jest też coś raczej w jej stylu, co może jej się spodobać. No a ja raczej nie będę tych perfum używać, raczej nie będę po nie sięgać, więc bez sensu, żeby stały tak bez celu na mojej perfumowej półeczce. Na koniec zostawiłam perfumy, z którymi będzie mi się najciężej rozstać, a tymi perfumami są perfumy z domu mody Guerlain Shalimar Soufflant Tons. Nie mam pojęcia, czy tak się wymawia. Jestem ogromną fanką perfum Shalimar, ale tej wersji podstawowej. Uwielbiam te perfumy, to są perfumy totalnie moje. Problem w tym, że generalnie są to dość drogie perfumy. I tak sobie pomyślałam, że przechytrzę system i kupię sobie flanker. No bo jak flanker, to na pewno będzie miał cząstkę tego pierwowzoru i na pewno będzie genialny. Właśnie ten flanker był w dobrej cenie w pewnym momencie i stwierdziłam, biorę w ciemno. No, nie był to dobry wybór, dlatego że ten flanker jest bardziej na mojej skórze
wybrzmiewający takimi balsamicznymi cytrusami, których ja osobiście nie czuję w podstawowym szalimarze. No i niestety te balsamiczne cytrusy na mnie pachną niezbyt dobrze. Trochę za kwaśno, trochę jak środek do czyszczenia, trochę zbyt dziwnie, po prostu nie podoba mi się ta wersja. Myślałam, że jakoś się przekonam do tych perfum, niestety tak się nie stało. No i właśnie, chcę te perfumy posłać w świat. Problem w tym, że nie znam nikogo w moim otoczeniu, komu by się te perfumy spodobały. I teraz myślę sobie tak, że chętnie mogłabym je sprzedać, jeżeli ktoś z Was chciałby je ode mnie nabyć. Niestety nie sprawdziłam, ile w tym momencie te perfumy kosztują, ale powiedzmy, że około 100 zł z przesyłką. Będę końcem września w Polsce, więc mogę je wysłać. Jeżeli ktoś z Was by chciał te perfumy, to napiszcie do mnie na maila. No i może się dogadamy i te perfumy powędrują do Was. Myślę, że na odpowiedniej skórze te balsamiczne cytrusy wybrzmieją przepięknie. Na mnie niestety wybrzmiewają kwaśno, jakoś tak nieszlachetnie. I szkoda mi trzymać te perfumy na swojej półce. Dzisiaj już wiem, że powinnam po prostu kupić podstawę Shalimara i tak kiedyś zrobię, jeżeli będzie w dobrej cenie. A na flankery już się raczej nie będę łasić. I to już wszystkie perfumy, które powędrują do innych, lepszych rąk i znajdą inny dom na innych perfumowych półkach. Jestem szalenie ciekawa, czy Wy też macie takie perfumy, których ostatnio pozbyliście się albo będziecie się pozbywać ze swojej perfumowej kolekcji. Jeżeli tak, to napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. Na razie się z Wami żegnam. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!